wykonanie budżetu województwa śląskiego na 2021 rok. Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się budżetem wojewódzkim województwa śląskiego. W projekcie uchwały budżetowej całkowite dochody województwa oszacowano na poziomie 1,66 miliarda, co oznacza spadek o 14,2% w stosunku do planu dochodów po zmianach na dzień 30 września ubiegłego roku. Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości 1,96 miliarda złotych, o prawie 8% mniej w stosunku do planu wydatków w roku bieżącym. Deficyt zostanie pokryty głównie z kredytu w wysokości 274 milionów złotych oraz z budżetu za 2019 rok 86 milionów złotych. Deficyt wyniesie 0,3 miliarda złotych. Na pewno priorytetem będzie zwiększenie w trakcie roku środków na ochronę zdrowia, a w pierwszej kolejności na pokrycie ujemnego wyniku zakładów opieki zdrowotnej dołożymy starań, by bardziej efektywnie niż dotychczas wydatkować środki na szeroko rozumianą promocję województwa, w tym na zainteresowanie działań związanych z tworzeniem przyjaznych warunków dla inwestorów i eksporterów, przede wszystkim na rzecz inicjatywy MŚP. Zdecydowanym priorytetem dla zarządu jest zrównoważony rozwój województwa śląskiego, skuteczna współpraca z rządem Mateusza Morawieckiego oraz Komisją Europejską pozwoliła przygotować budżet, w którym aż 39% wydatków to tak zwane wydatki majątkowe. Na inwestycje przeznaczamy ponad 775 milionów złotych, mówi marszałek Jakub Chełstowski. Radni województwa śląskiego przyjęli budżet przygotowany przez Zarząd Śląskie. Wydatki majątkowe w 2021 roku mają wynieść 775 milionów i 961 tysięcy 504 zł. 39,6% budżetu na 2021 rok zostanie przeznaczone na inwestycje. Zdecydowanym priorytetem dla zarządu i sejmiku jest zrównoważony rozwój województwa śląskiego, czyli tu pisze dokładnie to samo, co czytałem przed chwilą. Ja natomiast zapraszam do kolejnego województwa, który też jest województwem, które ma znaczna część jest tam wyprodukowana gospodarki, czyli do województwa wielkopolskiego.